Studio Dziennik. Dzień dobry. Bartek Paulus z tej strony, a to jest program Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. A dziś naszym gościem jest Damian Kamiński, trener personalny, instruktor crossu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Damian, na początek pytanie. Możemy mówić perty do siebie, żeby tak, było oczywiście. łatwiej nam rozmawiać. Będziemy mówić o rzeczach łatwych i przyjemnych, mam nadzieję, dla wielu e, osób, e, szczególnie dla tych, które lubią uprawiać sport. No właśnie od tego chciałbym zacząć. Czy mieszkańcy Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, czy innych okolicznych miejscowości chcą się ruszać, dbają Swoją kondycję i zdrowie? Jak jest Twoje doświadczenie? E, powiem ci, że już coraz częściej tak. Ze względu na już kilka lat, w których już siedzę w tym, tym temacie, e, widać to na przestrzeni właśnie tych, tych kilku lat, e, że te wszystkie inwenty sportowe, to wszystko, co dzieje się w Wałbrzychu, właśnie w okolicach Wałbrzycha, e, ściąga coraz większe tłumy. I to bardzo dobrze, bo na treningach jest coraz więcej osób, coraz więcej osób dba właśnie o tą aktywność fizyczną. E, no i myślę, że, e, że idzie, tu, idzie to ku dobremu. Czyli możemy powiedzieć, że sport jest modny. No, można tak to nazwać. Powiedz mi, a ruszamy się, bo chcemy dbać o swoje zdrowie, czy dobrze wyglądać? Co nami kieruje, co kieruje tymi osobami, które szukają u ciebie pomocy? Myślę, że po części jedno i drugie. Ja staram się zaszczepić w podobiecznych to, żeby jednak dobrze się czuli, żeby jednak poprawić ich wyniki, tak, Nie, niejednokrotnie. A rzeczywiście ta zdrowa, fajna, zbudowana sylwetka, wymarzona, bo dla każdego z nas ta wymarzona sylwetka jest całkiem inna, jest takim dodatkiem, jest takim plusem. Myślę, że jedno i drugie wiąże ze sobą dość, dość, dość fajne efekty. A zdarzają się takie osoby, które przychodzą i mówią, ja muszę dobrze wyglądać, ja muszę schudnąć i ty im dopiero tłumaczysz, że jak gdyby nie o to w tym wszystkim chodzi, że chodzi też o to, żeby się lepiej czuć, że taka, taka zmiana też w tych osobach musi, żeby te osoby zrozumiały to? Tak, to bardzo często, mógłbym powiedzieć nawet, że większa połowa osób, które właśnie, z którymi się spotykam, rzeczywiście zaczynają od tego że chcą tutaj tej wymarzonej sylwetki, ale na już, na, na teraz. Niestety tak to nie idzie. Przez kilka lat zapuszczamy się, doprowadzamy się do takiego stanu. No i nie wymyślono jeszcze diety czy magicznej pigułki, która mogłaby nam to w ciągu kilku dni, pomóc nam w ciągu kilku tych dni i rzeczywiście gdzieś tam zdobyć tą wymarzoną sylwetkę. No jednak jest to proces czasochłonny, rzeczywiście trzeba poświęcić się temu, niejednokrotnie no, no wyrzeć się niektórych swoich już nawyków żywieniowych, które mamy, z poprzednich lat. No i to troszeczkę trwa. Może bardziej zmienić, chyba, bo. bo z, ale do tego wrócimy jeszcze, do nawyków żywieniowych. Jeszcze chciałbym zapytać, bo jesteś trenerem personalnym. Osoby, które szukają pomocy takich trenerów, trenerów personalnych, to są osoby, które wcześniej uprawiały sport i potrzebują czegoś więcej, jakichś nowych wyzwań. Czy to są tacy typowi kanapowcy, którzy chcą uprawiać sport, ale nie wiedzą jak po prostu? E i tak, i tak. Często jednak zdarzają się te osoby, które, częściej może zdarzają się te osoby, które już miały jakieś do czynienia z danymi dyscyplinami sportowymi. I to też fajnie, bo szukają nowych rozwiązań, nowych wyzwań, nowej możliwości poprawy swojej wydolności, wytrzymałości, siły, kondycji. Więc to jest bardzo fajny sposób, szczególnie metoda treningowa cross, która łączy wiele, wiele metod sportowych poprzez kalinistykę, street workout, czy też właśnie crossfighting. Mamy tutaj możliwość, naprawdę duży wachlarz tych, tych możliwości poprawy nie tylko siły, ale też wytrzymałości, kondycji, a co dzięki temu idzie również poprawę tej sylwetki, tak, tego wyglądu zewnętrznego. A kanapowcy jak przychodzą, to co jest najtrudniejsze? Jak ich przekonać do tego, że to musi być systematyczna praca, no bo taka musi być, prawda? Tak, zmotywowanie ich do tego, żeby właśnie oni przychodzili systematycznie, że jednak ten jeden, treningów, jeden trening w tygodniu, no nie za wiele nam tutaj pomoże. Warto zacząć od tego, żeby jednak był to już ten jeden trening, to już jest naprawdę sukces, żeby zmobilizować osobę do tego, żeby jednak przychodziła. Pokazanie mu poprzez pewien okres czasu, na przykład kilku tygodni, jakiego jego się zmienia, jak jego samopoczucie się si, si zmienia, e, jak jego wydolność rośnie i, i przy wchodzeniu już na trzecie piętro po schodach nie łapie tej zadyszki, nie ma tego wielkiego problemu, tak? Czyli na spacerze z pupilem e, z żoną z dzieckiem. Najtrudniejsze chyba dość często jest też to, żeby przekonać takie osoby, żeby one w ogóle przyszły do trenera personalnego, bo mam wrażenie, że wciąż pokutuje jeszcze takie po prostu poczucie wstydu. Wstydzę się, jestem gruby. Nie pójdę przecież na siłownię do szukać trenera personalnego, bo oni tam wszyscy już trenują długo, już mają odpowiednią kondycję. Jak przekonujesz zdarzają się takie osoby, które, które dzwonią i się właśnie tak wypytują i czuć, że się trochę wstydzą po prostu? Tak, takich osób jest naprawdę dużo, ale. Ja przede wszystkim proponuję treningi grupowe nie tylko ze względu na to, że jest łatwiej zaakceptować takiej, oso ta, takiej osobie siebie samego, bo rzeczywiście przychodząc na taki trening indywidualny, pracujemy tylko i wyłącznie z trenerem, nie widzimy też, nie łapiemy tego kontaktu z tymi ludźmi, nie widzimy jak z jakimi innymi problemami przychodzą inne osoby, nie, nie tylko sylwetkowe, tak, ale właśnie ze względu na, na swoją kondycję, siłę, wytrzymałość i tutaj mając możliwość skonfrontowania na danym treningu z innymi osobami, już widzimy te postępy w swoim, swoje tak, swoje postępy widzimy wszystkie. I rzeczywiście ja wolę tutaj przekonywać osoby, żeby jednak dochodziło do tych treningów grupowych, ale na początku zaczynamy od takich treningów personalnych, bo, bo rzeczywiście jest to dosyć trudne, żeby się prze przełamać w jakikolwiek sposób. Dużo robią też tutaj zdjęcia, tak, sylwetki, pokazanie właśnie, czy też nagrywanie filmików, w jaki sposób się ruszasz, w jaki sposób przełamujesz te swoje bar bariery i to też dużo, dużo pomaga takim osobom, które są świeże, nowe, które dopiero zaczynają i mają dosyć dużo kompleksów na, na swoim punkcie. Od lat mówi się o tym, że dzieciaki mało się ruszają. Tutaj wielokrotnie czy słyszymy w mediach, że zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Jak jest, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie? Dzieciaki chcą się ruszać? Bo też widziałem z tego, co widziałem, prowadzisz takie zajęcia. Tak, już od kilku lat zajmuję się prowadzeniem właśnie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, poprawieniem motoryki, skoczności. To też również pomaga im w dalszej, w dalszej drodze tak, sportowej, bo zaczynamy od tego, żeby jednak poprawiły tą swoją motorykę, kondycję, wytrzymałość i rzeczywiście w różnych dyscyplinach sportowych im to później w życiu pomaga. No niestety od tych kilku lat, które mogę, zaobserwować już jako animator dziecięcy zabaw, później, w późniejszych czasach różnego rodzaju szkolenia, kursy właśnie z metodyki pracy z dziećmi. Rzeczywiście można zauważyć to, że co roku ta, ta skala tej otyłości jest coraz większa. Myślę, że tutaj sytuacja pandemiczna no i zamykanie tych dzieci w domu nie pomaga, bo chociaż w tym WF, na tym WF-ie, czy, czy chociaż w spacerze z i do szkoły mają jakieś tą, tą aktywność fizyczną. No i jest to dosyć duża już skala, już coraz więcej tych dzieci Zaczyna być otyłych. Niestety nie chodzi tutaj również o nadwagę, tak? bo bo ta otyłość jest już tutaj w tą drugą stronę gorszą i rzeczywiście możemy się nabawić różnych chorób krążeniowo-sercowo naczyniowych. Więc tutaj również apel do rodziców, żeby jednak namawiać dzieci, pokazywać im, że, że ta aktywność fizyczna jest czymś dobrym. no Jeśli on tego nie zobaczył rodzica, ciężko jest przekonać takie dziecko, że rzeczywiście porusza się troszeczkę pokop w tą piłkę, odejdź od tego komputera. Może to właśnie my powinniśmy jako wzór. Pokazać iść czasami na trening wraz z dzieckiem. Natomiast poza treningami dbasz także o to, o jak wyglądają posiłki osób, z którymi pracujesz. Tworzysz plany żywieniowe. Co to jest plan żywieniowy? Na początek wyjaśnijmy. Plan żywieniowy to tak naprawdę szeroko. Pojęty styl zdrowego odżywiania. Na to składa się podstawy zdrowej diety, zmianę nawyków żywieniowych. Właśnie jako trener postaw żywieniowych celuję tutaj nie tylko w zmianę samej, samej diety, tak, samych właśnie tych postaw żywieniowych, ale również o, o aktywność fizyczną, więc łączymy to wszystko w całość. Nie, jako plan żywieniowy pokazuje drogę, przez którą możemy przebyć. Jako praktyk z kuchni znam wiele możliwości, które możemy sobie pomóc przy obniżeniu tej Kaloryczności przy samej obróbce termicznej tych produktów, łączeniu niektórych produktów, grup produktów spożywczych w całe danie, więc to, to gotowanie nie dość, że jest przyjemne ze względu na to, że przygotowujemy coś ciekawego, nie spędzamy w kuchni niesamowicie długiego czasu z miarą, z wagą, ale gotujemy dla, dla siebie, dla przyjaciół, dla rodziny, staje się to naszą, naszą przyjemnością. No i rzeczywiście jednak już wyciągamy z tego naukę, wiemy jakie grupy produktów, co mogą nam dać, jak możemy je połączyć, a nawet y, w jaki sposób je obrobić, tak? Czyli właśnie tą obróbkę termiczną, tak, żeby one były lżejsze, delikatniejsze i przez to e, mniej kaloryczne. Czyli takie uczenie kuchni trochę od nowa zdrowej kuchni, rozumiem. Tak, no powiedzmy, że może takiego slow foodu, tak. To są już, już w formie właśnie jako teoretyki i praktyk e, połączenie tego wszystkiego razem. I, I to myślę, że wraz z aktywnością fizyczną, bo musimy tutaj pamiętać o tym, że sama dieta, sam, sam plan żywieniowy no nie pomoże nam tutaj aż. W tak dużym, w niektórych przypadkach, no musimy tutaj jednak połączyć to z aktywnością fizyczną, i to dopiero cały ten obraz daje nam fajne rezultaty. Zdrowe, zbilansowane jedzenie, czy to oznacza, że to jest pracochłonne jedzenie? Nie, niekoniecznie właśnie. Przez to, że kilka ładnych lat spędziłem już w tej kuchni, również pracowałem na dużych punktach żywności zbiorowej, w małych restauracjach, w mniejszych punkcikach. I tutaj. Tamtąd wynoszę te wszystkie myki, te wszystkie możliwości, które mogę przekazać w normalnym żywieniu, również suplementacja, która nam pomaga. W odpowiedni, po, po, po odpowiednich badaniach, oczywiście możemy stwierdzić, jakie suplementy możemy dobrać do danego organizmu, tak, żeby przyspieszyć to spalanie tkanki tłuszczowej, budowanie masy mięśniowej, czy też właśnie zwiększenie wydolności wytrzymałości. I ta suplementacja również nam pomaga. Więc połączenie takiego zdrowego, zbilansowanego żywienia, plus właśnie ta suplementacja, aktywność fizyczna, to już myślę, że jest cały cały klucz do sukcesu. A do największe sukcesu. błędy żywieniowe. U osób, z którymi pracowałeś wcześniej, jakie błędy najczęściej widzisz? Wiesz co tego jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że tutaj w pierwszej kolejności warto było zwrócić uwagę na nieregularność tego jedzenia. Jeśli nie mamy regularności, jeśli nie, nie wiemy, w jakim odstępie czasowym rzeczywiście skomponować sobie te posiłki, w jakich odstępach czasowych spożywać te posiłki, no to mamy to dosyć duży problem, bo mamy albo deficyty kaloryczne, właśnie, albo wystrzały glukozy. I, i tutaj rzeczywiście możemy nabawić się również. Cukru cukrzycy drugiego stopnia, tak, bo, bo tej nabytej, e, zresztą jest to choroba cywilizacyjna XXI wieku, Do, dosyć dużo osób ze względu właśnie na na przykład nieregularność jedzenia e, zaczyna popadać e, w cukrzycę i ta, ta nieregularność zaczyna być dosyć dużym problemem. A taka, taki plan żywieniowy, taka zbilansowana dieta, to wszystko razem e, to ma sprawić, że my się poczujemy lepiej i szybciej schudniemy, bo dzisiaj jest takie przekonanie, że nawet jeżeli my mówimy o zbilansowanym żywieniu, o planie żywieniowym, to i tak każdy z tyłu głowy myśli: aha, dobra, czyli muszę z czegoś zrezygnować, bo żeby schudnąć, prawda? A to chyba nie tylko o to chodzi. No nie, do tego oczywiście dochodzi też praca z głową niejednokrotnie, tak? więc, więc tutaj no jest to dosyć szeroki temat. Ale zdrowie, żywienie to nie tylko wygląd, to samopoczucie przede wszystkim, prawda? Tak, przede wszystkim. Ja staram się zaszczepić w podopiecznych to, żeby oni zaczęli od tego, żeby zauważyli, bo tutaj najszybciej jesteśmy w stanie to zauważyć. Może te fizyczne, tych, tych zmian fizycznych jesteśmy tak szybko w stanie dostrzec, a, dostrzec, ale rzeczywiście te zmiany w samopoczuciu już są w bardzo szybkim, w ciągu kilku tygodni, już możemy poczuć, że jesteśmy wyspani, lepiej zasypiamy czy, czy lepiej. Wstaje nam się w ogóle z tego łóżka, idziemy z chęcią do tej pracy. Nie jesteśmy aż tak zmęczeni, nie, nie mamy tej apatii dużej. Rzeczywiście, dużo lepiej nam się funkcjonuje myśli w pracy. Wystarczy tylko kilka tych klocków poukładać i już ta sama poczucie jest dużo, dużo lepsze. To wiem, wszystko fajnie, ale do święta, idzie Nowy Rok, idzie ten okres, w którym zgodnie z tradycją polską siadamy do syto zostawionych stołów. No właśnie, i co wtedy? Czy my mamy zrezygnować z tego, czy możemy sobie pozwolić na jeden dzień w miesiącu szaleństwa takiego? Wiesz co powiem, tak, że może to przyciąga do mnie ludzi, że rzeczywiście ja im, nie, ja im nic nie karzę. Nie ma czegoś takiego jak dieta ogólnie kojarzy nam się z nakazami, zakazami. W planie żywieniowym czegoś takiego nie ma. Nie siedzimy w kuchni z miarą, z wagą. I rzeczywiście, jeśli dochodzą, dochodzi do tych świąt, mamy nie tylko święta, ale również inne jakieś spotkania rodzinne, ważne dla nas spotkania. I rzeczywiście mamy te ustępstwa. Możemy, ale trzeba tylko troszkę delikatnie zmienić to wszystko. Jeśli zasiadamy do takiego stołu, nie powinniśmy się dzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej, czy nawet kilka godzin wcześniej głodzić, tak? bo zasiadając do takiego stołu obfitego już no, mamy taki deficyt kaloryczny, zaczynamy, no, no, mamy możliwość wciągnięcia z tego stołu wszystkiego dosłownie, jak odkurzacz i to jest bardzo złe, bardzo złe myślenie. Nie powinniśmy się na pewno głodzić. Drugą rzecz to na na pewno powinniśmy spożywać więcej wody do tych posiłków, spokojnie je, zja je zjadać, tak, więc e, jak najbardziej oczywiście w zdrowym, zbilansowanym jedzeniu nie jest tak, że musimy sobie wszystkiego odmawiać, bo nie chodzi tutaj o te właśnie zakazy, nakazy, bardziej chodzi o to, żebyśmy zdrowo myśleli o tym wszystkim. Jeśli zasiądę do tego stołu i spróbuję kilku dań z tego stołu, nie całego stołu, e, tych wszystkich pyszności, e, ale kilku tych e, danych, danych potraw e, w mniejszej porcji, spokojniej je, e, spokojnie je spożywając, a do tego, mając ze sobą jakąś szklankę wody niekoniecznie kawy czy soku, tak? czy też kompotu ale zwykłej wody, która pomaga nam się nasycić yy, i to już robi ogromną robotę nie zapomnijmy też o tym, że podczas świąt nikt nam, yy, że tak powiem nie zabroni wyjść z domu na spacer tak? więc jeśli zjemy coś yy, z tego stołu, to również później możemy wybrać się na taki spacer z, z przyjaciółmi, z rodziną, czy nawet z pupilem yy, i jest to przyjemne spożytecznym, tak? spalamy te kalorie, które spożyliśmy Podczas tych wszystkich posiłków, ale i rzeczywiście możemy fajnie ten czas spędzić. Czyli przede wszystkim, miejmy świadomość tego, ile jemy, co jemy, jak to robimy. Przede dokładnie wszystkim. tak, i tego właśnie uczy plan żywieniowy. Tu nie chodzi o to, że dostaniemy m, tak jak w formie diety rozpiska na kartce i mamy się jej stricte I liczyć filmować, kalorie, dokładnie. dokładnie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Po miesiącu, dwóch, trzech, każdy tym rzuca i ma serdecznie dość. Tutaj chodzi o to, żebyśmy zmienili właśnie te postawy żywieniowe, właśnie te nawyki żywieniowe, żebyśmy doszli do tego, że rzeczywiście to jedzenie może być przyjemne, ale nie tylko w formie, jedzenia, ale również przygotowywania i tej wiedzy płynącej, którą, którą dostarczamy sobie właśnie przy przygotowaniu tych wszystkich posiłków. Ile trzeba czasu, żeby dojść do formy po takich świętach, twoim zdaniem? To zależy jak właśnie do tych świąt podejdziemy, bo wielu moich podopiecznych rzeczywiście po takich spotkaniach rodzinnych, po takich eventach, czy po świętach, nie wychodzą z dodatnim bilansem kalorycznym, tak? Nie mają tej wagi dużo, dużo większej. A rzeczywiście czasami nawet i zbliża się temu, że jeśli trzymamy, trzymamy się Stricto kluczowo tego planu żywieniowego, to mamy nawet ten ujemny bilans kaloryczny i, i nie ma tego wielkiego problemu. No ale myślę, że z nowym rokiem, jak to zazwyczaj jest, mamy mieć te nowe plany, nowe nadzieje. To, to myślę, że ten miesiąc czasu to jest taki okres, gdzie, gdzie powinniśmy zacząć wracać już na pełno obroty. Tak? I... Czyli po nowym roku nowe postanowienia, no i wtedy warto wrócić do. Po prostu uprawiania sportu, do czego zachęcamy. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem był Damian Kamiński, trener personalny, instruktor KROSU. E, to był program Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Bartek Paulus. Dziękuję. Dziękuję.